Witam kochanych zagadkowiczów. Dzisiaj na szczęście znalazły się trzy osoby z poprawną odpowiedzią na wczorajszą zagadkę. A są nimi Korwin Klein, Król Krakus i Styx. Dobrze podaliście jednak odpowiedź. Tak naprawdę, jak później zorientowałem, naprawdę mogły być dwie różne odpowiedzi. Ja w pierwszej chwili liczyłem, że jednak większość wpadnie na to, co podał pan Styx, czyli Romeo i Julia, książka o tym samym tytule, jak również i główni bohaterowie autora Williama Shakespeare'a. Ale pan Tadeusz, autor Somickiewicza, romans Jacka Soplicy i Ewy Choreszkówny, też jako tako może być, na co wcześniej uwagi nie zwróciłem. Dlatego te trzy osoby dostają po 3 punkty. Dokładnie, nie ściemniam, zapisałem po 3 punkty, tak jak obiecałem. A teraz przejdę do głównej części naszego drogiego Q&A. A zatem przyszedł czas na główną część Q&A 5, odcinek już bodajże 21. Ja jestem Lukas Monato i bez niepotrzebnego przedłużania przechodzę do odpowiadania na wasze pytania. Mam propozycję. Może w weekendy będzie już to odcinki o 17. Ja już jednak się przyzwyczaiłem do godziny 19, bo mam pewność, że raczej wieczorem nic się większego nie wydarzy. Mam pewność, że raczej wieczorem zdążę, a tak to 17 musiałbym o tej 17 trochę wcześniej to robić. Jednak ja zostaję przy 19. Q&A chyba znowu umiera. Mogłoby się wydawać, ale jak pytań jest mniej, to jednak ja się czuję trochę lżej. Ryc Śmigły. Kojarzę, bodajże chyba naczelny wódz Wojska Polskiego ze czasów II Rzeczpospolitej. Edward Ryc Śmigły, jeśli się teraz nie mylę. Od Niwela? Niwela. Mi się kojarzy Nivea, taki rodzaj chyba, no, szampon, taki Nivea. Ale Niwela to raczej nie. Jest podwórko. Tutaj śmiech słychać w kółko. Fajnie, że rymuje. Fajnie, że nie czujesz, kiedy rymujesz. Nie wiem, co wy. Co ty taki smutny? Może wczoraj nie miałem takiego humoru dobrego. No, jednego dnia mam lepszy humor, jednego gorszy. To normalne. Ja też mam Huawei'a. O, ciekawe. A jaki masz model Huawei'a? Nie jestem teraz pewien, ile tam było. Y6? Kurczę, no musiałem wyjąć pudełko, a nie chcę odcinka przerywać. No, może w kolejnym odcinku zadasz pytanie to samo, to nie wiem, no musiałbym pudełko wyjąć i zobaczyć, ale chyba Y6, jeśli się nie mylę. Jeśli się nie mylę, to będzie Y6, ale pewności teraz nie mam 100%. Kurde, co to w tym oku masz? No to się wczoraj oko swędziało, no czasami tak się zdarza. No wybaczcie. Masz depresję? Nie wiem skąd ten pomysł. Na depresję jeszcze nie cierpię, spokojnie. A może plgwasz po urugeansku, dupą po siurańsku? Ktoś mi takie pytanie zadał, że prawie z niego mało co zrozumiałem. Ale nic takiego raczej nie robię, o to ty pytasz. Roślina rośnie? No jak ma dobre warunki i dobrą glebę, to rośnie. Zjada ją mrówa? No jedna mrówa od razu rośliny nie zepsuje jako tako. Mrówę zjada ptaszor? Ptak zależy, ale może też jest to możliwe. Ptaszora zjada mój kocur? No to jeszcze jest też realne, ale to, że kocur zjada mój sąsiad? Nie, no to już jest raczej nierealne dla mnie. Mój sąsiad umiera? No, z każdego, być każdy umrze prędzej czy później. Sąsiada zjada trumna? Nie zjada, tylko jest po prostu umieszczany w trumnie. Trumna zjada grób? No trumna to po prostu, no, wkładana jest do grobu. No, to jest jako trumna, jako też jako grób jest, no. Haha, że chodzi o tą płytę ci grobową, tą płytę, no to wtedy tak. Ale nie, że zjada, tylko po prostu jest zasuwany. Grób zjadają mrówki? Nie grób, tylko ciało.
Z mrówek wyrasta kwiat i tak dalej? Nie, mrówek nie wyrasta żaden kwiat, bo to... No to nie są po prostu nasiona. Łańcuch pokarmowy? Wydawało się, że chciałeś zrobić to krótkie koło, ale trochę nie wyszło, pewne rzeczy by nie były możliwe. Czy to co rośnie na polu to z martwych Niemców wyrasta? No wszystko jest możliwe. Może to być z martwych organizmów, nawet ludzkich, ale raczej... Ciężko mi to stwierdzić, czy to może być z Niemców. A nawóz to gówno, wiesz? Przecież wiem. Taki naturalny to owszem. Byłeś u fryzjera? Widzę, że ktoś to zauważył. Owszem, byłem. Normalnie jakiegoś tego Pawła uka trupie, że tak powiem. Ale to podglądywanie... Trochę mu te oczy wydłubię kiedyś. Co tak mało pytań? Wcześniej może było mało, teraz już nie. Ale ty jesteś chytry? Ej, ej, ej. Co od razu od chytrusa mi obrażasz? A, tak myślałem, że złoto. Jak myślałeś, czemu nie odpowiedziałeś? Byś miał punkcika jako jedyny. Here we go again? Aha, czy my tu przyjdziemy ponownie? Nie wiem, może przyjdziecie. Maybe. Czy to Natalia? A nie zdradzę, tak mówię, nie zdradzam, kto to szanuje prywatność tej osoby. No to live'ik. Discord, nie mam, nie wiem co to, nie lubię. Nie wiesz co to jest i już nie lubisz. Ale skoro ktoś by tu wolał live'a, to zobaczymy, tak... se ogarnę co trzeba z tym live'em, to może i zrobię go, zobaczymy. Życie jest przejebane. No zależy, no nie jest łatwe życie niestety. Jakie jest, takie jest. To Lukaso, masz już te plany na wakacje, bo w końcu teraz są wakacje. Wiem, że są wakacje, wiem. Ale plany raczej nigdzie się nie wybieram, no. Takie moje plany. No chyba, że na początku, no, wakacji to na egzamin zawodowy. Czy życie uliczy to jedyne życie, jakie znasz? Raczej takiego życia nie znam, bo nie mieszkam w mieście, żeby takie życie znać. Mogę nie mieć pracy? Może i możesz... Może i tak. Przecież jest wiele bezrobotnych, którzy są właśnie tak zwani bierni zawodowo, czyli że nie mają pracy. Myślałeś o tym, aby rzucić szkołę i mieć nauczanie indywidualne w domu? Nie, raczej mi to nie było potrzebne, żeby ktoś do mnie przyjeżdżał i indywidualnie uczył. Nie warto byłoby na to grosza wydawać. W jakim programie montujesz filmy? AVS Video Editor. Dajesz sobie sam łapki w górę? Raczej nie wiem, po co ją to robić, nawet nie mam czasu, żeby takie rzeczy robić. Co mam robić, jak mnie pięty bolą? Nie wiem, może spróbować odpocząć. Albo schłodzić te pięty, no coś zrobić powinieneś. Albo odpocząć, albo se schłodzić. Hał, 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 miał. Nie wiem, po co pytasz mnie, to jest pytanie, no, dając jakieś odgłosy zwierząt. Czemu koniec podstawki był przełomowy w twoim życiu? A, czułem, że ktoś o to może zapytać. Po prostu na koniec podstawówki, czyli 6 klasy, można powiedzieć, że taką przemianę, taką głęboką, jakby taką przemianę. Z takiego trochę gagatka, rozrabiaki, takiego trochę, no, skłonnego do bujek i do wariacji. Zacząłem stać się zupełnie inną osobą, taką trochę cichszą, taką bardziej, no, opanowaną, taką trochę kontrolującą się, trochę bardziej myślącą. Dlatego uznaję to taki tak trochę przełomowy moment. Masz jakieś oczekiwania od targów E3? Śledzisz te targi? W sumie tych targów nie śledzę, więc raczej nie mam żadnych oczekiwań. Powiesisz sobie flagę SDSRR nad łóżkiem? Na pewno nie. No, takiego pomysłu to na pewno nie. Na pewno taki pomysł bym jeszcze nie wpadł. Kiedy ciekawostki z Fortnite? A przepraszam bardzo, czy ja powiedziałem, że będą jakieś ciekawostki z tego odrobił? Nic nie mówiłem, że będą jakieś ciekawostki z Fortnite, więc nie wiem. O co się... pod to pytanie. Lubisz hot coffee? Nie, nie piję kawy. Co sądzisz o pedofilii w kościele, o tym, że Jan Paweł II krył pedofilów? No co poradzić, są takie osoby i nic z tym nie zrobimy, no. Wiadomo, powiesz, chciał chronić księży, żeby, no, nie psuć obrazu kościoła, ale co zrobić z tym, no. Wszystkiego też nie idzie się ukryć i pewnie, czy powiem, prawda, i tak by wyszła na jaw, no. Ludzie nie zmienimy, każdy jest inny, no, każdy jest po prostu człowiekiem, no, nic z tym nie zrobimy.
Opel, Sigunum, Signum czy Insignia? Czy ja wiem, chyba ani ten, ani ten. Bo ja mam inne, mam Opel jako tako komuś samochód, ale to jest zupełnie inny rodzaj. A tych dwóch nie znam, więc ja raczej bym nie potrafił tutaj podjąć właściwej decyzji. A skoro mowa o decyzjach, to właśnie zdecydowałem, no jak widzieliście już na początku z tą miniaturką, czy jako tako dałem miniaturkę, na którą daliście najwięcej głosów. Widziałem, to właśnie był wariancik drugi, no tam było tych głosów najwięcej. Więc po prostu robię też zaznaczone, że kto inny jest ich autorem. No wybacz, Gracjanie Rozwadowski, ale dałem ludziom wolność wyboru. To w końcu jest demokracja. Większość wygrywa, no tak już jest. A skoro mowa o takiej większości, czy większości, no znowu chcę do jakiegoś tematu nawiązać, ale nie wiem do jakiego. Więc nie będę kombinował i zobaczymy. Teraz zresztą pokażę wam dzisiejszą zagadeczkę. Używany przez dobrych włamywaczy, aby się dobrać do dobytku bogaczy. Mistrzowie złodziejskiego fachu używali go bez cienia strachu. Oto nasza dzisiejsza zagadeczka z jedną odpowiedzią. Tu mogę być gwarantować, że to jest jedna odpowiedź. Więc jak nikt się nie doszukuje, nie wiadomo ilu jest jedna odpowiedź, czyli jeden punkcik. Standardówka po prostu. A w tym momencie co? Ja się myślę, że z wami już powoli żegnał. Ale na koniec zostałeś takim, no... coś takiego ogłoszenia, coś takiego mojego małego grafiku, jeżeli chodzi o nagrywanie. No w sumie, skoro ocenki już w szkole wystawione, szkoła powoli dobiega końca, to myślę, że będę mógł coś wrzucać więcej niż tylko Q&A. Gdzie go wrzucam od nowego tygodnia, znacznie urozmaic ten kanał. Na pewno będę chciał wrzucać, nie wiem, z Gothica 3 materiały, żeby doprowadzić tą serię do końca, później z Mieszu Bogów, tak samo, żeby to zakończyć. W międzyczasie to będą no, Q&A się pojawia, a także myślałem, no, jakieś pojedyncze filmiki z Inazuma Eleven Go Strikers 2013. Mam tutaj tą gierkę u siebie, ogarnąłem, żeby wszystko w pełni dobrze działało. Postestowałem trochę, mi tam choko tako działa. Myślę, jakieś pojedyncze materiały z tego mógłbym też wrzucać. Więc by to było po prostu, no, że wtorek, czwartek, sobota, niedziela zawsze byłby ten Q&A. Poniedziałek, środę i piątek, tak to wychodzi. No byłyby to materiały, no... czy te dni, no po prostu w któreś jeszcze losowe dni bym brał, no... Q&A, no oprócz Q&A jeszcze by to były Gothic 3 albo właśnie ten Inazuma Eleven Go. No któreś z tych, na przykład jutro bym dał Gothica 3, następnego Inazuma Eleven Go i tak po kolei. Czyli, że jednego dnia by się pojawiał albo jeden filmik, jeżeli by to były dni, poniedziałek, wtorek, poniedziałek, środa i piątek, to byłby jakiś jeden filmik. A pozostałe to oczywiście jakieś dwa. No tak by to wyglądało na obecną chwilę, a myślę, że pod koniec czerwca, ewentualnie na początku gdzieś lipca, spróbuję zreaktywować i do końca serię Minecraft Planet Przyszłość 3. Wiem, że to 6 odcinków zrobiłem, musiałbym 6 jeszcze skończyć, bo właśnie planowałem to na 12 odcinków. Zakończyć, a co potem by było, to by się zobaczyło. Myślę, że to tyle z takich krótkich ogłoszeń. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia jutro w gotikowym materiale, a we wtorek w Q&A-owym. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Cześć!